Startujesz od 2009 roku. Tak. Opowiedz, jakie miałaś tytuły, twój debiut w ogóle na scenie, jak to wyglądało? Znaczy w tej federacji debiutowałam na jesień 2009, chyba był październik. A wcześniej startowałaś też... W IFBB, wystąpiłam w Polsce, debiutowałam sobie w 2008 na Pucharze Polski. No to oczywiście bez sukcesu żadnego, ale nie było ostatniego miejsca. Nie pamiętam, któreś tam naste miejsce, ale nie ostatnie. Bo wystąpiłam na Pucharze, tam nie ma podziału na kategorii, wiadomo. Tam same takie najlepsze wyszły, Agata Radziwoniuk, Renata Jabłońska. Patrycja Kozyra i tak dalej, ale ja to wtedy wyszłam tylko dlatego, żeby po prostu tak naprawdę się przygotowywałam do tych zawodów, bo chciałam, że tak powiem, wrócić do siebie, bo no dobra. No. Powiedz mi, co cię skłoniło do przejścia do tej federacji? To mnie skłoniło, że że po prostu, mówiąc jakoś łagodnie, muszę to ładnie ubrać w słowo, nie chciałam dążyć do ideału, który jest propagowany przez tą federację, do ideału kobiety. A. Czyli miejsce medalowe zajmowały kobiety, do których nie chciałam zbliżyć wyglądem, po prostu tak. O. Jesteś bardziej tak, jakby to ująć, nie za ciężką sobą. Kulturystyką, bardziej chciałam estetyka. Chciałam być sobą i chciałam, żeby mój mąż miał co to są kobiety, którą posługiwał. Debiutowałam w 2008 na Pucharze Polski. Później potem wystąpiłam na Mistrzostwach Polski w maju, w Ostrołędze bodajże to było, tak? To też, to tam wysoki poziom znowu. Znaczy, dziewczyny prezentowały bardzo wysoki poziom. No i stwierdziłam, że znowuż no, musiałabym nabić kilkanaście kilogramów, żeby dojść do takiej formy. W ogóle na masie bym musiała dojść do nie wiadomo ilu kilogramów, żeby w formie być cięższa od te 10 kilo, czy ileś. Bo tam dziewczyny na takie ostre żyle ważyły 68 kilo, nie? A wcale nie było to mnie takie wyższe. Ty ważysz teraz? Teraz ważę 57-58. No tak. I dalej. No i właśnie wtedy po tych zawodach stwierdziłam, że czas zacząć sobie szukać innej federacji. I jakoś tak, jak to się stało, że się dowiedziałam o tej innej federacji? No właśnie, skąd żeś się dowiedziała, bo tak naprawdę o tej federacji w Polsce nie słychać praktycznie nigdzie. Muszę sobie przypomnieć. Poczta pantoflowa. Tak, to na pewno było z ust coś tam przekazywane i skontaktowałam się z panem Maciejewskim. Z panem Andrzejem Maciejewskim, który był wówczas prezesem WFF, WBB Holland, o tak, to wiem. I on powiedział, że właśnie, że fajnie on by się ze mną spotkał, akurat jest zgrupowanie kadry na wakacjach, w czasie miesięcy wakacyjnych lipiec-sierpień, więc fajnie, żebym się tam pokazała w tym Bydgoszczy na tym zjeździe i mówi, że akurat szykuje sezon tak po wakacjach, więc fajnie, bo bym sobie wystąpiła, jeżeli oficjalnie mnie zobaczą i stwierdzą, że jest okej. Okay. No to dobrze, ja sobie pojechałam wtedy na wakacje, wróciłam i akurat w sierpniu był zjazd w Bydgoszczy, zjazd kadry. Oni powiedzieli, że w ogóle rewelacyjnie wyglądam, super, tutaj mogę wyjść sobie w fitness model, w sukience i w kostiumie oraz właśnie w kulturystyce, w klasyku. No i pierwsze zawody były właśnie chyba w październiku albo w listopadzie w Austrii, w Grazie, ale to były tylko zawody dla fitness models i wyszłam i zajęłam drugie miejsce. Dostałam srebrny medal. I miesiąc później odbyły się Mistrzostwa Świata w Tallinie, w Estonii. I wyszłam w fitness model, dostałam srebrny medal, czyli drugie miejsce i wyszłam sobie w kulturystyce klasycznej i zdobyłam złoto, czyli mistrzynią świata zostałam. No ale wiadomo, teraz porównując się do tamtego wizerunku, to w ogóle stwierdzam, że w ogóle nie wiem, jakim cudem ja wygrałam wtedy. Znaczy wygrałam, bo konkurencja była taka, jaka była. Ja zrobiłam wszystko, układ dowolny super był, wszystko było super, zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Ale forma moja dzisiejsza jest nieporównywalna do tego, co było wcześniej. Rozumiem, że lepsza. No lepsza, oczywiście, tak. Powiedz mi, bo zauważyłem, że mówiłaś, że mogłaś wystartować i w jednej, i w drugiej kategorii. Tak. Jest tak. To możliwe? Oczywiście, tak. Mogę nawet wyjść sobie dziewczyny, które startują w fitness sportowym, czyli w gimnastyce, też wychodzą w modelu później. Bo to tylko się prezentuje w modelu sylwetkę, symetrię, cztery obroty, że tak powiem, a potem druga runda polega na wyjściu w sukni. Czyli de facto taka zawodniczka może maksymalnie 3 medale zgarnąć na jednych zawodach. Może, ale rzadko się zdarza, żeby wyszła dziewczyna, bo zawodnika, bo zawodniczka w kulturystyce i w gimnastyce. A znaczy fitness gimnastyczny też jest tam. Tak, to jest fitness sportowy. Tak? Później były w maju w 2010 roku Mistrzostwa Europy. No to zdobyłam drugie miejsce i srebrny medal w kulturystyce performance, bodybuilding performance, czyli już to trochę większa kategoria niż klasyk.
Następnie w sierpniu, Boże, co gadam, w sierpniu, w listopadzie odbył się Mistrzostwo Świata na Słowacji, był znowu kupele i zdobyłam Mistrzostwo Świata, złoty medal. Drugi raz w kategorii bodybuilding performance, czyli znowu w tej większej. No i ostatnie zawody, które się odbyły, to były w maju teraz 2011, 7 maja w Kownie na Litwie. I znowu zdobyłam Mistrzostwo Europy, oczywiście teraz mówimy o amatorskich cały czas zawodach. Mistrzostwo Europy w kategorii bodybuilding performance. I potem zaraz po zdobyciu tego medalu stanęłam, że tak powiem, do walki ze wszystkimi złotymi medalami kulturystek i wygrałam Open zawody, czyli to byłam tytuł absolutnej mistrzyni Europy kulturystyki kobiecej. I jak się wtedy czułaś? No wspaniale, po prostu no, byłam w takim szoku. Spodziewałaś się tego? No nie, ja w ogóle nie wiedziałam, że ja będę mogła walczyć jeszcze o ten medal. Myślałam, że byłam w ogóle bardzo szczęśliwa, że zdobyłam złoto w swojej kategorii. I jeszcze nie zdążyłam sobie zdać z tego sprawy, tak naprawdę byłam strasznie zmęczona, bo to cały dzień trwało. Nie zdążyłam się jeszcze zacząć cieszyć tym pucharem, ale tutaj kolejne zwycięstwo. I po prostu już tylko ten sędzia wie, który mi wyręczał ten medal, co ja wtedy mówiłam, bo ja nie pamiętam. Ostatnio byłaś w Rosji na mistrzostwach. Mhm. Co to były za turniej i jak to wyglądało też? Więc tak, zawody, które odbyły się 22 maja, to były zawody w Rosji, w Twerze i to były Mistrzostwa Europy kulturystyki i fitness dla profesjonalnych zawodników. Czyli nie mógł jechać już każdy, kto uważał, że może się do tego nadawać, tylko osoby, które mają już tytuł, na przykład tak jak ja, mistrzyni świata po raz drugi, absolutna mistrzyni świata Europy w kulturystyce. I właśnie same takie osoby wysoko tytułowane, czyli bardzo elitarne te zawody były. Czyli tam już nie było 100 zawodników czy iluś, tylko tam było, nie wiem, nas około, tak żeby nie kłamać, 40 maksymalnie, tak na moje oko. I dzieci, bardzo niewiele właśnie takich małych dzieci, jeżeli chodzi o fitkidów. Modelki były głównie kulturystki i kulturyści i to głównie były, aha, i to były zawody open, czyli kompletnie bez podziału na kategorie, jeżeli chodzi o kulturystykę męską, damską i modelki. Koledzy. Tak, no właśnie. No i te zawody właśnie, właśnie miały taką wielką pompę. Była publika gdzieś około 500 osób, tak naprawdę. Przyjechał Aleksander Nevski, to jest tak zwany rosyjski Arnold Schwarzenegger, który tam chyba jest, na pewno jest byłym zawodnikiem kulturystycznym, ale też ma taki duży wpływ na politykę i na takie jakieś organizacje sportowe. Tam kręcił mnóstwo wywiadów i tak dalej. W ogóle tam był turniej tańca towarzyskiego, no to jest wspaniałego. Potem był pokaz taki na rowerach spinningowych, tam chłopaki i dziewczyny brały w tym udział, czyli taki niby jazda, taka standardowa, ale nagle to wszystko się zamieniło w taniec, po prostu niesamowite rzeczy robili na tych rowerach. No i potem właśnie przyszło czas na nas. Ale to wszystko było w finale, w półfinale, który rozpoczął się o godzinie 10 i trwał do 15, nie było żadnych takich, że tak powiem, takich wspaniałych wydarzeń i prawie to wszystko się odbywało przy zerowej publice. To wszystko było na razie tylko dla jurorów i no, trwało dosyć długo, 5 godzin, z czego moja kategoria wychodziła 4 razy na scenę. Co byś powiedziała naszym widzom, żeby zachęcić osoby młode do uprawiania czynnie sportu w ogóle? Do uprawiania sportu? No kurczę, dlaczego nie? Jeżeli marzycie o, nie wiem, o tym, żeby mieć jakieś wspaniałe ciało i żeby się realizować, jeżeli chodzi o sport, nawet jeżeli na co dzień zajmujecie się czym innym kompletnie, że w zawodzie, zawsze macie na to czas i zawsze jest możliwość realizacji marzeń. Tak właśnie było w moim przypadku i wierzcie mi lub nie, ale kiedyś to wyglądało tak, że chodziłam na studia dzienne, potem chodziłam do pracy, 18 po prostu biegiem do domu po rzeczy i na siłownię. Wracałam i właśnie tak wyglądał mój dzień. Ja robiłam zawsze wszystko i zawsze wszystko robię, żeby mój trening się odbył. Czyli na przykład, jeżeli mam jakiś wyjazd, to ja ci wstanę o 3 rano, zrobię ten trening i pojadę. Po prostu każdy ma szansę coś osiągnąć tak naprawdę. I wcale nie trzeba jakichś, nie wiadomo jakich suplementów, że tak powiem, wiadomo o co chodzi, żeby to osiągnąć. Wystarczy po prostu trochę cierpliwości, regularności, dobre jedzenie, trening dobry i już. I wszystko jest do osiągnięcia. A jeżeli chodzi o kulturystów, o facetów, to też nie trzeba startować w kulturystyce, jeżeli chodzi o moją federację, ponieważ można fajnie wyglądać, wyrzeźbić się i zrobić super formę i wyjść na zawodach w Adonis model. I bo właśnie są fitness model, są kobiety i mężczyźni, zapomniałam o tym powiedzieć wcześniej. I mężczyźni wyglądają, są super, tak jak kulturystyka klasyczna, tylko no, tam po prostu wychodzisz
w garniturze w pierwszej rundzie, czy w drugiej, a w kolejnej wychodzisz po prostu w samych slipkach, prezentujesz rzeźbę, muskulaturę. Nie trzeba być tak super wyciętym. No fajnie wygląda się, jak się jest super wyciętym, tak naprawdę, ale nie trzeba być nie wiadomo jak dużym. Aha. Nie trzeba dążyć do tego, żeby te gabaryty były jakieś ogromne, albo żeby takie proporcje mieć jak na przykład w kulturystyce, czy klasycznej, czy tam innej kategorii. Bardziej estetyka jest. Tak, estetyka, tak. Mhm. Super. Na przykład o, taki wizerunek w tych Adonisach jest propagowany jak na Men's Health. No. Na okładkach Men's Health. No to tak. Także chłopaki mają wielkie szanse, żeby w mojej fotografii, żeby się realizować. Powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o Twoją przyszłość, jakie są Twoje plany na przyszłość? Jak wygląda przyszłość Twojej federacji? Czy może chcesz wystartować gdzieś też w innych federacjach? Czy można w ogóle startować? Czy macie też jakieś obostrzenia i takie rzeczy? A więc tak, teraz trochę sytuacja będzie lepiej wyglądała, mam nadzieję, ze względu na to, że coraz więcej osób będzie o niej widziało. Prawdopodobnie ze względu na to, że obecną, że powiem, przewodniczącą i opiekunką naszej federacji jest Aleksandra Kobielak. I teraz będziemy się starały, znaczy ja będę starała się jej pomóc jakoś tam rozpromować. Ja staram się to zrobić już na własną rękę, nawet tam na Facebooku, na swojej stronie internetowej i w ogóle no, po prostu przekazując ludziom słownie wiadomości o tej federacji. I chcemy to jakoś zrobić w ten sposób, że no nie wiem, chcemy zachęcić ludzi, żeby nam pomogli organizować jakieś, jak najwięcej takich imprez, typu nie wiem, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, zawody dla dzieci, dla różnych grup wiekowych, dla seniorów nawet, kto tam będzie chciał, nie startował. I właśnie wiem, że Aleksandra Kobielak jest bardzo zaangażowana w takie sprawy, bo sama prowadzi klub, chyba to się nazywa Akademia Fitness Sportowego i tam ma pod swoją opieką no, mnóstwo tych fit kidów. I te dzieciaki są cudowne, jeżdżą z nami na zawody. Znaczy on jest... Widziałem je. I zawsze po prostu tysiące medali przywożą z jednego zawodu. Właśnie dla mnie to jest strasznie dziwne, że po prostu Polska o tym nie wie. Nie wie też o właśnie naszych osiągnięciach, czyli na przykład o moich osiągnięciach, nie wie o tym, że mam mistrzynię świata. Nie wiedzą o gimnastyczkach Natalii Bocian, o Anicie Bekus, o nie wiem tam Julii. No, pełno jest nas w tej kadrze. I my to chcemy właśnie wszystko obwieścić właśnie Polsce i światu. Świat o nas wie, ale Polska nie wie. To jest właśnie to takie dziwne. No i teraz, jeżeli chodzi właśnie o ograniczenia, no to nie ma żadnych ograniczeń. Właśnie ta federacja umożliwia starty w innych federacjach też. Nawet będzie takie spotkanie, nie wiem kiedy, ale jakoś niedługo. Będzie spotkanie gdzieś tam, może to w Niemczech, będzie może gdzie indziej, nie pamiętam. Że właśnie taki zjazd wszystkich federacji, wszystkich sportowców, żeby, no nie wiem, żeby tam się spotkali, pogadali, zorganizowali jakieś znaczy, wydarzenie zjazd wspólne. Z różnymi federacjami tak, władzy. Tak, żeby federacji. Tak, tak, dokładnie. Tak, taki meeting. Po prostu tak, dokładnie. Bardzo dobry pomysł. My popieramy coś takiego. I właśnie na stronie oficjalnej mojej federacji to jest wff.lt. Tam są zawsze w rubrykach news, zawsze jakieś takie wiadomości o tym, że prezesi znowu zorganizowali jakąś konferencję, że kolejne państwa rozpoczęły współpracę z naszą federacją, czyli sportowcy mają możliwość uczestniczenia w zawodach naszych. No cuda po prostu się dzieją. No i teraz właśnie organizujemy kolejne zawody, właśnie tam jak powiedziałam w Austrii i na Słowacji. A, tak? Jeszcze jedno pytanie właśnie, bo mi się tak przypomniało. W czasie treningu mówiłaś, że zawody trwają od 10 do 23 godziny, tak, tylko jeden więc tak orientacyjnie powiedz, ilu zawodników startuje na takich zawodach? No myślę, że około stówki, tak w sumie. To już jest bardzo dużo. Bardzo dużo. To znaczy ja biorę teraz pod uwagę ludzi, którzy przyjeżdżają na eliminacje, na półfinały i finały, ale to nie zawsze tak jest. Na przykład ostatnio w Europie, na Mistrzostwach Europy nie było aż 100, no tak nie wiem, no, naprawdę nie mogę powiedzieć ile, bo tak 70 osób było, z czego większość stanowiła płeć męska, że powiem. I tak, no kulturyści przyjechali, największa chyba to była część, kobiet było mniej na pewno, no ale dzieci jeszcze są i część oczywiście odpadła w półfinałach, na pewno. No nic, super. Podziwiamy takie osoby jak ty, ambitne, kreatywne, z takim podejściem do życia i będziemy cię obserwować. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pozdrawiam brata, mamę, tatę. Oczywiście. Masz jakieś zwierzę? Możesz zwierzę pozdrowić. Mam pieska kochanego Shire, która mieszka w Warszawie, niestety nie ze mną, ale jest przecudowna i też ją pozdrawiam. Całuski dla wszystkich. Pozdrawiamy Shire. Peace.